To co, skakujemy na konia. Ja kupiłem sobie bonusy do przepustki za 1500 zł, bo tam były rezerwy 100%, a niedługo frontline w poniedziałek, więc będę dusić kredyty. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to na Casey'rze plan jest taki, żeby zrobić super ekonomię konta. Super. Dzięki Tomeczku za rajda. Witam serdecznie. O kurde, tu mi się chyba fakty pomyliły. A to i tak możemy zagrać w Warszawie. To się rozwalę. Nie, bo chyba grałem z Kamilem i z Blastem w Warszawie. Ale not sure about that. Nie gadaj, że po nerfie ja jestem w stanie zapać kogoś koniem na permtraka. I... Aha, no tak. No tak. Gówno. Dobra, nie jestem w stanie zapać go na permtraka. To jest po prostu jakiś aktor. Fajnie, git. Zmarkuję szybciej konia i nie będę się denerwować na to, że... Ten czołg dostał nerfa. Albo go wywaliło. To teraz powinienem usłyszeć taką piosenkę z tych top 10 respect moment i go zostawić. Jakby go wrzuciło do bitwy, to bym wyjechał mu bokiem, ale nie możemy tak robić. Ach, no kurwa, czemu to nie lata? Super. W AFK mi nie lata, w STI, który nie umie się kontować, też nie lata. No, Sweet Home Alabama. Czy ja koniem jestem w stanie wjechać na tego boosta, czy raczej nie? Chyba nie. No, w końcu. 4-2-0. Dawid Lewicki. DL. Ej, E5 się... Utopiła się? Ej, E5 się utopiła. Dobra, gościu. Report. Jak można się topić? Jaki skurczysyn. Siema Arlemidas, witam. Dobra, widzowie. Sprawdzamy, czy konie można wjechać na boosta. O kurde, można. Ale jestem botem, ja p... Bałem się, że ten koncept będzie mnie tutaj dymać. Ale koncept złożył broń. Dobrze. Ej, szczerze, nie spodziewałem się, że konie można wjechać na tego boosta. Pierwszy raz to robiłem. I kurde, oddało. Ale ci strzelę tym E75. Trzymaj się z tej pozycji. Zrozumiałem. Jedna z gościnic uszkodzona. Jednego mniej. Kierowca dostał. Weszło jak masło. Tak, renegat zmarkowany, dlatego gram teraz koniem. I wanna have some fun. Jednego mniej. Wykończyliśmy go. Jedną pestkę powinienem mieć więcej w tego projektu.
93-21. Dobrze, dobrze. Serwer. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Uważaj, wycofuj się. Tym go nie pokonamy. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Jedna z gąsienic uszkodzona. Dorwaliśmy go. Zru serwera. Siema Orion. Pojazd przeciwnika zniszczony. Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Czemu Pluton? Ten ruch, który teraz robię, jest tak na dobrą sprawę kluczem do wygrania tej bitwy. To znaczy, może nie tyle co do wygrania, co do zrobienia lepszego wyniku. Zobaczyłem, że jestem sam w mieście, plus zobaczyłem, że mam Jagd Tigera, który stoi na nasypie na kwadracie C3. Wiem, że Jagd Tiger w tamtym miejscu jest nie do wyjęcia, dlatego ja przejeżdżam w taką pozycję, gdzie drużyna przeciwna będzie musiała wyjechać pod mojego TDK, tak żeby mnie spuszować, co jak sami się domyślacie skończy się w taki sposób, że przeciwnicy zostaną po prostu rozwaleni. Chcę to zmarkować, jak zmarkuję, to najwyżej potem mogę pograć. 93%. Git. Zadymka fiu fiu była. Tutaj trzeba konia zmarkować, jest 94-46. Dobra, to wracając do jedzenia. Tak jeszcze, moim specjałem jest taka potrawa, którą nazywam po prostu pesto. Tylko ostatnio nie robiłem jej przez długi, długi czas, bo teraz mieszkam z rodzicami i się trochę rozleniwiłem. Kiedyś też robiłem pesto własnej roboty, ale za dużo z tym jest pierdzielenia i przeniosłem się na takie słoiczkowe, ale ono jest troszkę drogie. Dobra, wracając, to zawsze jak robię pesto, to tak, można zrobić z kurczaka albo z indyka. I tutaj w zależności od tego, kto lubi bardziej soczyste albo bardziej takie wyraziste mięsko, tak? No to wiadomo, indyk jest bardziej suchy, kurczak bardziej soczysty, tak? Tak. Ja częściej wybierałem sobie indyka i zawsze go smażyłem. Doprawiałem go z solą, pieprzem, to jest standard. Zioła prowansalskie, bazylia, oregano, tak trochę ziołowo. Kurczak jest bardziej soczysty niż indyk, ale jak coś. Dobra, jadę agro. Wracając, jeszcze tam trochę czosnku dorzucam, paprykę słodką, bo ja ostrej nie mogę. Jak kiedyś sobie przyprawiłem ostrą, to potem mnie brzuch bolał przez następne 2-3 dni. No to źle robisz w takim razie, że przesuszasz kurczaka. Nie, ja grałem fejzem bez staby. Jak już się tam usmażyło i przeszło tymi przyprawami,
to dorzucałem pesto. Do tego pesto, jak już tam też wszystko ładnie przeszło, tym sosikiem, że tak powiem, to dorzucałem mozzarellkę, która się roztapiała i dodawało taki fajny smaczek do tego całego pesto. No i na sam koniec wrzucałem ryż do tego wszystkiego i to jest jedzenie, które zawsze mi starczyło na 2-3 dni, bo robiłem także z kilograma mięsa. Oj, to było. Było, było. Ja się nie śmieję czy coś, tylko po prostu mówię taką ciekawostkę, tak? Siamaro. To jest potencjał, żeby zmarkować konia w tej bitwie. Trzeba go wykorzystać. Nie, znaczy ja, jak mieszkałem z Kamilem i z Blastem, to też gotowałem, ale mniej, bo... No bo zawsze mieliśmy lekutki syf na kuchni i mnie to trochę odrzucało od tego, żeby robić sobie jakiekolwiek jedzenie, tak? Fakty, jeżeli chodzi o naszą karierę na Twitchu, to na pewno był najlepszy czas. To jakie my tam dymy kręciliśmy momentami, to... Fakty. Potężne dymy były tam robione. No, Wigilia streamerów też jest mocna. Ja tam zrobiłem ten okrzyk bojowy. Nie wiem, czy pamiętacie. Zaprosiłem chłopaków, zmutujcie mikro, bo to się źle skończy. A ja tam wjechałem na pełnej. Nie, fajnie było wtedy, fajnie, fajnie. Jeszcze mieliśmy wtedy Cassie, pieska Kamila. Mojego rodzice tam gdzieś jechali i Cassie u nas była, no. Ja się wtedy jeszcze oparzyłem. Dosyć poważnie, miałem taką wielką bliznę na lewej ręce. Mam gdzieś zdjęcie z tego, ale nie pokażę, bo to jest obleśne i obrzydliwe. Ale sobie zrobiłem, bo... O! Czy ja właśnie dingnąłem Pestko TV-a? Dobra. Jak dingnąłem Pestko TV-a, to na pewno zmarkuję w tej bitwie tego konia. Miałem farta teraz i to dużo. Ale kto kurde FV-em na 10 tierach, a czyli na 8 gra jak taka cipka w tym miejscu, wytłumaczcie mi to. Siema mi Haś Schizo, siema siema. Fakt, Blaścik, pozytywny ziomeczek, to... Aha, on stoi tutaj! Okej. Okay. To niezła lodówka. A patrzcie, ja tutaj zrobię wodhaka. On o tym nie wie, że ja tak potrafię przejechać. Mało osób wie o tym przejeździe. Znając życie, jak to powiedziałem, to nie przejadę, jak coś. Dobra. Oczywiście, że nie przejadę. Dobra, to nie robię wodhaka. Trzeba jechać po damage. Mam tylko 4800. Spokojnie, to wszystko jest zliczone w koszta. On ucieka. A ty... A, jeszcze skorpion tu jest. Nikt nie skończy tej lodówki, prawda? No. But I like to party. Nie wiem, czy to starczy na 3 małe, raczej nie. Like all my setup, etc, etc. So just check under the stream. Siema, Domek. Tak, tak, tak. Robienie wspólnych pierogów, co Kamil dał, całą mąkę, a tam... Nie, jak to było? Szklankę mąki, a on całą mąkę wsypał. Siema, Paco. Siema, Skate. Było, było. No mówię. Melina to były fajne czasy. Czasami zajeżdżało trochę patolom, ale i tak bym do tego wrócił. Fajnie było, naprawdę. Miło wspominam. Miło wspominam te czasy. Jeszcze historię, jak chłopacy mi zabierali ketchup, to chowałem go pod łóżko, żeby nikt mi go nie zabrał. Co od jutra nowe? Że dropy? Tak, od jutra nowe dropy będą. Na nowe 5 żetonów. Dużo było tych akcji na Melinie. Dużo było. O! Chimoe! Chimoe, mamy to! Oficjalnie to była ostatnia bitwa koniem, niestety. WG znerfiło najlepszy, raczej najprzyjemniejszy czołg 10 tieru, czy najlepszy niekoniecznie.
Ten czołg poza TPM-em nie miał nic. Dosłownie nic. Ten czołg nie ma dobrego pancerza, nie jest mobilny. Ale WG tak czy siak stwierdziło, że a, ciul tam, znerfimy. Zamiast zbuffować jakieś czołgi tak, żeby wprowadzić jakieś nowe czołgi do mety, to oni nerfią konia i robią tak z każdym czołgiem. To jest smutne.